Czekaliśmy długo i w końcu się doczekaliśmy na pierwsze informacje dotyczące Football Managera 2025. One już tutaj są, a podzielił się nimi nie kto inny jak dyrektor studia Sports Interactive odpowiedzialnego za produkcję gry, czyli Miles Jacobson. Oczywiście mamy dopiero końcówkę czerwca, ale myślę, że już powolutku możemy ten hype na FMA 2025 nakręcać. Zanim rozpoczniemy ten monolog dzisiejszy, ten odcinek w temacie tychże nowych informacji, ja Was serdecznie zaproszę do zasubskrybowania kanału oraz do tego, abyście zajrzeli na nasze media społecznościowe, do których linki macie zawsze pod każdym odcinkiem w opisie. Jedziemy! Aktualizacja rozwojowa Football Manager 2025, czyli taki dev diary. Twórcy gier produkują takie materiały zawsze przed premierą, żeby po pierwsze napisać o tym, o czym gra będzie, czy jakie nowości w niej się znajdą, a po drugie, żeby troszkę nas nakręcić. Zobaczmy, czy Miles nas nakręci. Reakcja na dwa blogi deweloperskie, które opublikowaliśmy w zeszłym roku, pokazała, jak bardzo doceniliście większą przejrzystość ze strony studia. Znalezienie odpowiedniego poziomu przejrzystości dla nas jest naprawdę ważne. Wielu z Was towarzyszy nam w tej podróży od 30 lat, o ja na przykład, wielu z Was na pewno też starszych graczy. Inni dołączyli po drodze, to ci młodsi i jesteście naszymi największymi ambasadorami. Właśnie dlatego udostępniamy Wam informacje, gdy są dostępne, i wyjaśniamy nasze decyzje, abyś mógł zrozumieć procesy związane z tworzeniem Football Managera. Jest to szczególnie istotne w przypadku części numer 25, która pod wieloma względami wyznacza nowy początek. Dlaczego właściwy poziom przejrzystości, a nie tylko przejrzystość? Zawsze są rzeczy, o których nie możemy rozmawiać. Jesteśmy częścią spółki publicznej, mamy zobowiązania wobec różnych partnerów, a jako gra symulująca prawdziwy świat piłki nożnej, zawsze jest kilka ruchomych elementów. Rzeczywistość jest taka, że nie każdy chce, aby wszystko było udostępniane w najdrobniejszych szczegółach i jak widzieliśmy ostatnio w przypadku nowej dużej licencji, tu mowa oczywiście o tym, że Football Manager będzie miał licencję na Premier League. Niespodzianki mogą być również świetną zabawą i dostarczać nieoczekiwanych emocji. Kontynuuję temat przejrzystości w obiecanej aktualizacji Football Managera 2025 na drugi kwartał, podsumowując kilka ostatnich miesięcy cyklu rozwojowego i odsłaniając kurtynę przed ekscytującym okresem, który nadchodzi. W ostatnich tygodniach rozpoczęliśmy ten ważny moment w historii studia ujawnieniem naszego nowego logo Sports Interactive i tożsamości marki, po czym nastąpiło wielkie ogłoszenie naszego nowego partnerstwa z Premier League. Faktycznie to jest to, o czym mówiłem, będzie licencja, o którą twórcy zabiegali od ponad 20 lat i są bardzo dumni, że w końcu udało się ją uzyskać. Bardziej bystre oczy z Was mogły również zauważyć zaktualizowane logo Football Managera w zwiastunie wideo. Też to się zgadza. Być może słyszeliście o tym, że FM24 osiągnęło ogromny kamień milowy w wysokości 10 milionów graczy, co jest zdecydowanie największym wynikiem w historii Football Managera. Chcę podziękować każdemu z Was i tak dalej, i tak dalej. Za wsparcie. Dziś jednak chcę Wam opowiedzieć o Football Managerze 2025 i tu mamy pierwsze bardzo ważne informacje. Będzie na PC-ta, będzie na Maca, będzie na konsole Xbox One, Xbox Series X i Series X oraz PlayStation 5. Jeżeli chodzi o Touch i Football Manager 2025 Mobile, pojawi się więcej informacji później. Więc tak, FM wchodzi w następną erę. Oznacza kolejny ważny rozdział w naszej podróży, mającej na celu zapewnienie najbardziej realistycznej gry menedżerskiej na rynku. Krótko mówiąc, jest to największa zmiana, jakiej dokonaliśmy od czasu przejścia z naszej poprzedniej marki, czyli Championship Managera, na Football Manager i największa zmiana technologiczna od ponad 20 lat. Mowa tutaj oczywiście o przejściu na silnik Unity, o czym już VRC Was informował. Silnik Unity występujący między innymi w mojej, w jednej z mojej ulubionych gier, czyli Pillars of Eternity. Zobaczcie, jak to tam wygląda. Modele są znakomite i myślę, że fantastycznie będą się sprawowały w Football Managerze. Mamy tu nowe elementy składowe do tworzenia nowych fundamentów, uwalniania naszego potencjału i wspierania naszej wizji przyszłości Football Managera. To jest taka korpogadka, ona jest bardzo potrzebna pewnie dla akcjonariuszy czy osób, które inwestują w spółkę. Więc generalnie chodzi o to, że FM25 będzie punktem wyjścia dla studia na kolejne 20 lat. I w tej aktualizacji, to jest bardzo ważne, po raz pierwszy rzucimy okiem na zupełnie nowy interfejs użytkownika, czyli user interface, który daje przedsmak tego, co umożliwia nam Unity.
Zapewniamy także przejrzystość kilku trudnych decyzji, które musieliśmy podjąć, mających wpływ na sposób gry mniejszości naszych menadżerów. Zanim do tego przejdziemy, wiadomo, że to jest informacja na temat dodania kobiecej piłki nożnej. Mogę potwierdzić, że zabezpieczyliśmy już wiele licencji dla FMA 2025 i będzie ich więcej, więc mamy już potwierdzoną informację po raz kolejny, że kobitki będą w FMie 2025, a ligi, które będziemy tu mogli sobie grać, będą ujawnione w kolejnych miesiącach. Ale tak, będziemy mogli płynnie przełączać się między zarządzaniem drużynami męskimi i żeńskimi. Jedna gra, jeden ekosystem. Czyli mam nadzieję, że po prostu będziemy sobie to mogli jakby no, dodać ligi kobiece i tyle, po prostu powiększyć tą naszą bazę danych i to nie będzie tak, że wybieramy na początku albo mężczyzn, albo kobiety. Super sprawa, że będzie to działało razem, więc jeżeli będziesz trenował kobietki, od tego będzie można zacząć karierę, to potem będzie można przejść do trenowania mężczyzn. Fajna sprawa, super, że to będzie razem wszystko skonsolidowane. No i teraz tak, nowy interfejs. Pytanie, które sobie zadaliśmy podczas opracowywania tego projektu brzmiało, czy zrobiliśmy to w ten sam sposób, gdybyśmy mieli jeszcze raz czas. W ciągu ostatniego roku zadawaliśmy sobie to pytanie w przypadku każdej funkcji i ekranu FMA. Rozmowy i procesy doprowadziły do ogromnych zmian w niektórych obszarach gry. Przepraszam, o niektórych z nich opowiem dzisiaj, a resztę, czy na resztę, będzie trzeba troszkę poczekać. Więc tworzymy gry od 30 lat, jesteśmy przyzwyczajeni do wielkich decyzji i tak dalej, tutaj troszkę korpogatki, którą możecie sobie przeczytać, ale teraz przechodzimy do tego, co nas interesuje. Na początek porozmawiajmy o funkcjach i trybach, które nie będą od razu dostępne w FM-ie 2025. Nie będą od razu dostępne. Czyli będą dodawane z aktualizacjami, czy ciekawe. I tu jest pierwsza ważna sprawa. Krzyki przy linii bocznej. Najczęściej używaną funkcją, która nie zostanie uwzględniona w FM 25, są krzyki przy linii bocznej i nie będą one ponownie dostępne w dającej się przewidzieć przyszłości. I teraz tak, no to jest taka funkcja, z której korzystał każdy, ale nie każdy rozumiał, jak ona działała. Natomiast działała. Dlaczego jej nie będzie? Nie wiem. Naprawdę chcę, mówi Miles, żeby one wróciły, ale pojawią się ponownie tylko wtedy, gdy uda nam się odpowiednio je wykonać. Czyli albo zabrakło czasu, albo zabrakło pomysłu, aby to rozwinąć. Bardzo smutna informacja dla mnie, bo często z tego sobie korzystałem i pomagało mi to prowadzić narrację meczową, czyli krzyknąć, coś powiedzieć i o tym zawsze Wam mówiłem. Szkoda, ale może w przyszłości. Ekran mediów społecznościowych i tablica danych. Aby zoptymalizować zarówno interfejs użytkownika, jak i doświadczenie użytkownika, dla FM 2025 usunęliśmy specjalnie zaprojektowany ekran mediów społecznościowych. Czyli najpierw go dodali, a potem go usunęli. Jednak się nie martw, wszystkie kluczowe informacje z tego tytułu będą się nadal pojawiać w innych obszarach gry, a kibice będą nadal integralną częścią rozgrywki. No, ciekawe, myślę, że to wszystko wiąże się z przeprojektowaniem ekranu użytkownika. Ponieważ dane wykorzystywane w piłce nożnej stale ewoluują i rozwijają się, intensywnie zastanawialiśmy się nad sposobem ich wyświetlania w FM-ie. Większość istniejących danych i wizualizacji będzie nadal dostępna w FM-ie i już pracujemy nad kolejnymi, które zostaną dodane w przyszłych edycjach. Jednak tablica, która zawierała dodatkowe dane indywidualne i zespołowe, do których można było uzyskać dostęp za pośrednictwem profili graczy, została usunięta. W związku z tym, że wprowadzono zakładkę Data Hub, który znacznie lepiej prezentuje te dane, tablica Charboard stała się zbędna, a jej wykorzystanie spadło z 10% do poniżej 1%. Czyli czysta taka zagrywka no pod statystykę. No, nie korzystają, to usuńmy. Oto pół FM-a można by było usunąć. No i teraz tak, będziemy tu mieli oczywiście informacje na temat tych elementów, które możemy na początku gry sobie wybrać. Czyli utwórz klub, create a club. Coraz mniej tutaj ludzi z tego korzysta, ten odsetek maleje, nie chcą tego ulepszać, czy nie są w stanie, czy nie mają czasu, więc będzie to w FM 2026. Wygląda w ogóle na to, że studio było 8 miesięcy na urlopie, teraz wróciło i nagle się zorientowało, że nie ma na nic czasu. Tryb kontra, czyli versus, to się nazywa, kiedy ludzie grają między sobą, nie rozpoczęli przebudowy, nadal go lubimy, ale może zostać zastąpiony lub wrócić w zupełnie innej formie.
Tryb challenge. W tym momencie debatują. Znowu spadło to wszystko do poziomu 0,5%, więc wróci w FM 2026 albo 2027. Czyli tak się skupili na nowym interfejsie i nowym silniku, że zabrakło na wszystko czasu. Dostaniemy tutaj chyba, słuchajcie, Championship Managera 1. Projekt Fantasy Draft nie będzie można grać od pierwszego dnia, ale powróci znacznie ulepszony w dalszej części cyklu wraz z aktualizacją głównych danych. Ale w ogóle to jest informacja, że wyjdzie Football Manager 2026 i 2027. Czyli to przeczy mojej opinii, bo ja myślałem, że już Football Manager 2025 przejdzie na funkcję usługi. Czyli będziemy płacić subskrypcję i będziemy dostawać update'y regularne co roku. Tak nie będzie chyba, więc się pomyliłem. Ale to były takie moje przypuszczenia. Podjęliśmy decyzję o usunięciu Fantasy Draft pierwszego dnia, kiedy skontaktowała się z nami bardzo interesująca osoba ze świata e-sportu, mająca 20-letnie doświadczenie w organizowaniu turniejów. My dlatego decydujemy się nawiązać współpracę z FIFA, działem sportu e-sportu FIFA. Przy zaproszonych Mistrzostwach Świata w Football Managerze, które odbędą się w Liverpoolu w dniach 29 sierpnia, 1 września. Okej, okay, nagroda 100 tysięcy dolarów, więc widzowie, jeżeli czujecie się mocni, jedźcie. W ramach testu będziemy współpracować z FIFA eSport, aby zbadać, w jaki sposób możemy wspólnie wykorzystać nasz potencjał e-sportowy. Wspólnie ocenimy wyniki turnieju i zbadamy rozwój Fantasy Draft oraz potencjalnie pierwszych zawodników kwalifikacyjnych na drodze do Mistrzostw Świata w Football Managerze. Ciekawe, będziemy się tym wątkiem interesować. I tu jest oczywiście zgłoszenie. Jeśli chcecie, możecie się tam zapisać. No i teraz tak, nowy interfejs użytkownika na nową erę. A teraz przejdźmy do nowej dużej zmiany, której doświadczycie pierwszego dnia FMA 2025. Mówiłem wcześniej o tym, jak interfejs użytkownika będzie bardzo różny. Dzięki nowemu interfejsowi użytkownika nasz zespół zbudował potężne podstawy projektowe i techniczne, które można łatwo skalować i ulepszać w przyszłości. Oznacza to, że każdy kolejny dodatek wzmocni ten interfejs bez uszczerbku dla spójności naszego interfejsu użytkownika. Spędziliśmy lata, bla bla bla, te zmiany badając i wprowadzając i tak dalej, no widać jak spędziliście lata usuwając połowę funkcji. Ściśle współpracowaliśmy z inżynierami z Unity, aby dostosować ich silnik, aby zapewnić nam elastyczność i dynamikę, których potrzebujemy z punktu widzenia interfejsu użytkownika. Będziemy rozmawiać o tej podróży bardziej szczegółowo na nadchodzącym wydarzeniu Unite we wrześniu, omawiając więcej szczegółów technicznych naszej wspólnej pracy nad urzeczywistnieniem interfejsu użytkownika FMA 2025. No i teraz to, co najważniejsze. Nowy interfejs opiera się na tak zwanym systemie kafelków i kart. Kafelek to panel informacyjny o wielu różnych stanach, od małych ilości informacji po większe karty, które zawierają więcej materiału. W tym systemie kafelki służą do wzbudzania ciekawości poprzez dostarczanie migawki informacji, a klikanie na karty nagradza Twoje zainteresowanie dalszymi szczegółami. Kafelki występują w wielu różnych rozmiarach, które nazywamy stanami. Dzięki temu można odpowiednio wykorzystać informacje na różnych ekranach i w różnych scenariuszach. Poniżej mamy przykład. Ja od razu mam pytanie, bo to jest ten screen. Czy taka karta będzie personalizowana? W sensie, czy będziemy tutaj mogli to wszystko sobie po swojemu układać? W każdym razie będzie to wyglądało w ten sposób. To jest kafelek pokazujący formę zawodnika, czyli ostatnie 5 spotkań. Wiadomo, że to jest wszystko to samo wszędzie, dlatego że to jest screen work in progress, więc nie wiemy dokładnie jeszcze, jak to będzie wyglądało. Takie będziemy mieli przejście na nowy interfejs graficzny. Następnie na zrzucie ekranu poniżej możesz zobaczyć, co się stanie, gdy klikniesz na kafelek formularza. Otwiera się karta z dodatkowymi informacjami, czyli jak klikniemy sobie ostatnie 5 meczy, to nam wyskoczy to wszystko w powiększeniu. To wygląda dokładnie tak w tym momencie. No, czyli podstawowe informacje i tak dalej. Ale to będzie wyzwanie dla twórców skinów, ponieważ one się będą prawdopodobnie musiały zmienić. Ciekaw jestem, jaka będzie reakcja osób, które te skiny będą projektowały, bo widzę, że tu będzie w zupełnie inny sposób to przedstawione. Konstrukcja ta zmniejsza głośność. No, powiedzmy, żeby było po prostu tych ekranów mniej, ułatwiając nawigację bez utraty szczegółów. Mniej ścian tekstu to dobra rzecz, prawda?
Zależy, bo jak mamy przejść na interfejs konsolowy albo mobilny, to niekoniecznie. Żegnaj skrzynko odbiorcza, witaj portalu. Kolejnym aspektem naszej pracy nad interfejsem użytkownika jest badanie ciągłej ewolucji sposobu, w jaki ludzie wchodzą w interakcje, komunikują się i konsumują informacje. Historycznie rzecz biorąc, ekranem, na którym ludzie spędzają najwięcej czasu, była skrzynka odbiorcza, czyli zasadniczo poczta e-maili w grze. No tak, bo to ekran główny. Przez pewien czas wydawało się to dość przestarzałe, więc teraz mamy portal. Portal będzie bogatszym oknem na szerszy świat piłkarski, zapewnić to znacznie lepsze narzędzia do rozwijania swojej historii w sekcjach agenda i wiadomości, ale także zapewnić lepszy wgląd w to, co dzieje się gdzie indziej za pośrednictwem wiadomości i meczów. I to jest, słuchajcie, ten ekran. Czyli zostało to zupełnie, widzimy, przemodelowane. Mamy tutaj takie, bardzo w tym momencie przypomina mi się Championship Manager. Trójka? Nie, czwórka chyba. Chyba czwórka. Miała bardzo podobne, albo ja już nie pamiętam, ale od razu mi się to skojarzyło. Więc tak to będzie, słuchajcie, wyglądało. No tutaj skiny będą zupełnie musiały inaczej wyglądać. I od razu rzucimy sobie okiem na kolejnego screena. Czyli w tym momencie mamy screena, kiedy jest odpalony mecz i oglądamy go sobie. No to dokładnie wygląda jak Championship Manager, który z kolei naprawdę czwórka? Możliwe. W każdym razie tutaj mamy ekran kuleczek i prawdopodobnie będziemy sobie to mogli oglądać w tym momencie w ten sposób, a tu będziemy mieli podstawowe informacje. Trochę to wygląda retro, z jednej strony mi się podoba, ale z drugiej, jak sobie pomyślę, że cały FM może tak wyglądać, to mam pewne wątpliwości, czy nie zastaniemy tu uszczuplonych informacji. Ciekawe. A najbardziej jestem ciekaw naprawdę skinów. Jak skiny sobie z tym tematem poradzą. Więc tak to, słuchajcie, wygląda w tym momencie i to jest ostatni screen, jaki nam zaprezentowano. No jest to totalnie pójście w takie retro, w mojej opinii. No, ciężko to ocenić, bo tutaj mamy bardzo mało tych screenów. Wygląda to dość ciekawie. Zobaczymy. Zobaczymy, wracamy do informacji, które nam tutaj Miles jeszcze wrzuci o tym, co usunął albo czego nie usunął. W każdym razie, wiemy, że te zmiany stanowią dużą zmianę w porównaniu z poprzednimi edycjami, tworzymy gry od długiego czasu i wiemy z wcześniejszych doświadczeń, badań, szerszej współpracy branżowej, że przyzwyczajenie się do zmiany interfejsu użytkownika może zająć trochę czasu. Czyli w ogóle już mamy informację o tym, że całkowicie interfejs będzie zmieniony. No i nowy silnik Unity. No będzie to nowa edycja FM-a, tylko że będzie to zmienione wizualnie, a zakładam, że jeżeli chodzi o nowości w zakładkach i w funkcjach, tego zbyt dużo nie będzie. Więc oczywiście tutaj możesz pomóc, jeżeli chcesz i możesz się tutaj zaangażować. Miles nam tutaj dziękuję. Mam dla Was jeszcze kilka fragmentów. Data premiery Football Managera 2025 zostanie potwierdzona na początku września. Wtedy rozpoczniemy przedsprzedaż, czyli preordery. Potem zaczniemy ujawniać nowe elementy rozgrywki, czyli standardowo to się pojawi we wrześniu. Zapamiętajcie to, bo jest wiele pytań do mnie, czy na naszych forach, Discordach, kiedy pierwsze informacje o FM-ie, więc kolejne informacje o FM-ie prawdopodobnie we wrześniu. Podcast może wrócić, będzie Puchar Świata, we współpracy z dużym graczem na rynku audio. Podcast będzie wykraczał poza FM i obejmował szerszy świat piłki nożnej. Każdy znajdzie coś dla siebie, będą artykuły, wywiady, historie. Okej, będziemy to śledzić i obserwować, więc teraz jeszcze zarzucam screenami, żebyście sobie tutaj to zwizualizowali. Mamy po prostu nową formę interfejsu użytkownika. Czy to dobrze, czy to źle? Ja myślę, że jest za wcześnie, natomiast boli mnie to, że zostały usunięte te opcje takie jak krzyki z linii bocznej, no ale to już jest temat, do którego jakby no, nic nie poradzimy, a zawsze ja byłem tak uczony, że jak coś, nie masz na coś wpływu, to się po prostu tym nie przejmuj i poczekaj, co się stanie, no więc poczekamy, co się stanie i jeżeli pojawią się nowe informacje, jeżeli chodzi o Football Managera, no to oczywiście ja tutaj absolutnie kolejne materiały na kanale będę robił. No za dzisiejszy Wam chyba serdecznie dziękuję i ja najbardziej, to czekam na Wasze komentarze w sekcji komentarzy pod tym filmem. Dajcie znać, co o tym myślicie. Nie za wiele tych informacji dostaliśmy. Wiedzieliśmy, że będzie nowy interfejs graficzny, wiedzieliśmy, że będzie nowy silnik graficzny Unity, no ale teraz mamy te screeny i coś tutaj można podebatować, co z tego można wyciągnąć. Tak jak mówię,
Ja generalnie na gołej skórce FM-a to dawno już nie grałem zbyt długo, bo jak tylko pojawił się Skintato, to od razu przerzucam się na Skintato. No tutaj coś mi się wydaje, że w FM-a 2025 będziemy musieli troszkę dłużej pograć, albo będziemy chcieli, żeby to sobie sprawdzić, ale też właśnie pytanie, jak szybko te skiny zaczną wychodzić, jak to będzie przyjazne dla twórców skinów. Ja się na tym nie znam, więc nie będę się wypowiadał, ale życzę im powodzenia i mam nadzieję, że mój ulubiony skin Tato będzie dalej funkcjonował. Więc dziękuję Wam serdecznie za dzisiejszy odcinek, pozdrawiam Was i życzę wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć!